Oglądacie bądź słuchacie nowy odcinek podcastu, musimy porozmawiać o kinie. A dzisiaj, e, absolutnie wyjątkowy gość e, na, kanapach, na kanapie filmu: Człowiek legenda, jeden z mistrzów kultowej polskiej szkoły plakatów. Autor niezapomnianych grafik promujących filmy m.in. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdy, Romana Polańskiego i Stanisława Barei. Andrzej Pongowski. Dzień dobry. <laughs> Witam serdecznie. No jeszcze nazywają mnie dziedzictwem narodowym i ikoną polskiego kina, więc tych tytułów jest dużo, ale dla artysty, który, który można powiedzieć haruje dla tego filmu, jest to miłe, że środowisko jakoś docenia. W takim razie proponuję, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę od tych przepięknych grafik, które tutaj dzisiaj znalazły się razem z nami. To jest w ogóle absolutna tak, światowa w... premiera. Tak, światowa Taka, premiera. Filmu tak, Apokaviksa. Jeżeli chodzi o Apokawiksa, to jest premiera w filmowie. Ja specjalnie go przygotowałem, żeby... Yy, wiedząc, że się spotkamy, żeby to dzisiaj było premierowo. On już jest gdzieś tam na socjalach pokazany, ale jeżeli chodzi o takie zaprezentowanie jeszcze w środowisku filmowym, to jest to pierwsze. No i oczywiście gorący temat, orzeł, który miał y, kilka dni temu premierę i teraz pływa po Polsce i po kinach. No i właśnie, a propos Orła. No to z tego, co słyszałem, odbył pan walkę zwycięską, żeby w kinach film Orzeł Ostatni Patrol promowany był dwoma plakatami. Z jednej strony plakat komercyjny, a z drugiej artystyczny. 50 na 50 porówni, ale podobno to nie była łatwa walka. No ta walka zaczęła się w momencie, kiedy powstał Polski Instytut Sztuki, film ojej, Polski Instytut Sztuki Filmowej. Yy, ponieważ yy, Nagle okazało się, że jest miejsce, gdzie można spróbować przywrócić ten polski plakat artystyczny mhm. filmowy. Po 1989 roku, czyli w momencie, kiedy zmienił się u nas system, tak naprawdę wszystko się zawaliło, bo zlikwidowano film polski, zlikwidowano Polfilm, czyli tych głównych zamawiających plakaty. Myślę, że środowisko plakatowe artystyczne było w szoku, mhm. było w olbrzymim szoku, bo nagle no, wszystko się urwało. Myśmy mieli, nie wiem, 800 tytułów do zrobienia, a tutaj nagle nic. To się w jakiś czas mocno załamało, ale potem zaczęło się odradzać no i niestety odrodziło się jako jakaś, nie, nie wiadomo, kopia zachodnich, zła kopia zachodnich Adominacja. wzorów. <laughs> jakaś hybryda, jakieś coś. No, w każdym razie to jest największy mój żal do, do jakby decydentów kultury, że myśmy tak łatwo Polską Szkołę mhm. Plakatów oddali. Wymieniłeś mnie jako yy, przedstawiciela Polskiej Szkoły Plakatów. No nie, nie do końca jest to prawda. Może jestem kontynuatorem, ale jestem wielkim miłośnikiem i na niej się wychowałem. Mhm. I ponieważ gdziekolwiek jeżdżę po świecie, to e, zawsze środowisko, w którym się obracam, e, które może trochę orientuje się w kulturze, pyta: Co się stało u Was, że u Was to zniknęło? Przecież myśmy i nagle pokazują gdzieś tam w kuchni, w salonie, wiszą plakaty świeżego Tomaszewskiego, Lenicy. Mówią: Co się stało, że nagle to zniknęło? Myśmy to rzeczywiście lekko ręką oddali. Więc ja postanowiłem, ponieważ jestem chyba jedyną osobą, która bardzo mocno uczestniczyła w tej końcówce najlepszych czasów polskiego plakatu, która przeszła do reklamy, do mediów, która cały czas tworzy. Obdarzyłeś mnie wspaniałymi tytułami, więc powiem, która też ma autorytet, żeby może spróbować to przywrócić. I udało mi się zadyrektorowanie Agnieszki Odorowicz. Wprowadzić zapis do filmów dofinansowywanych przez PIS, żeby powstawał plakat artystyczny, kontynuowała to Magda Sroka, ale cały czas z niewiadomych powodów, bo ja tego nie rozumiem i tutaj, nie wiem, patrząc w kamerę, pytam się środowiska, dlaczego wyście to, wy to robicie, dlaczego walczycie z tym plakatem artystycznym? Bo oni oszukiwali, no, gdzieś tam robili jakieś podróbki, coś mhm. tego, i cały czas ten plakat był nie taki. Ale ostatnio to przyspieszyło. E, za dyrektorowania obecnego dyrektora Radosława Śmigulskiego, którego przekonałem właśnie w Gdyni, e, że, że warto o to powalczyć e, kilka lat temu, e, przyspieszyło. Mamy e, efekt w Pokaż, postaci nie? wspaniałego, wspaniałego albumu, albumu wydlanego do Kan. Jest to 100 najlepszych plakatów, e, głównie e, tej polskiej szkoły, plakatu, ale jest też trochę plakatów współczesnych. To zostało wydane w Kan, na festiwal w Kan, zostało tam pokazywane. Cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem i udowadniało, że ten polski plakat ma się dobrze. I w tym roku w Gdyni rzeczywiście mm -hmm. nastąpił przełom, bo po pierwsze, w Gdyni było. Zresztą byłeś w Gdyni, to wiesz było widać plakat artystyczny, było dużo się o nim mówiło, były dwie wystawy, bo jedna była taka wystawa mobilna na stoisku pisfu, gdzie właśnie te plakaty były cały czas na wielkich ledach pokazywane. Zresztą wszyscy mówili, że pięknie to stoisko wyglądało, bo te plakaty wielkości chyba nie wiem nawet większej niż B0, no potężne w bardzo dobrej jakości były prezentowane. Była też wystawa dedykowana festiwalowi, który się nie odbył w 1982 roku i tam były pokazane plakaty do filmów, które wtedy mogłyby się znaleźć na festiwalu. Zaskoczeniem dla mnie mm -hmm. było to, że w tym momencie miałem aż tak dużo plakatów do filmów, bo tam było i przesłuchanie i konopielka i e, mm, no to kobieta, z, z ta kobieta samotna ogóle, tak, e, Agnieszki Holland, filmie. no w każdym razie e, nagle mówię o rano, ile tych aha <laughs> ostat, ten e, ostatni bieg e, do marackiego, no w każdym razie dużo tych tytułów było. E, Austria, no w każdym razie jakaś jakaś kolosalna ilość i e, i rzeczywiście ten plakat zrobił się widoczny. I potem pomyślałem sobie, zobaczę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o plakaty, o filmy konkursowe. Mhm. I potężne zaskoczenie, bo rzeczywiście, tak jak w zeszłym roku mieliśmy dwa plakaty graficzne, to w tym roku na 20 plakatów yy, yy, prezentujących filmy konkursowe, 10 plakatów jednak było graficznych. Mhm. Yy, w tym właśnie plakat Orzeł. I tu nastąpiła rzecz, można powiedzieć, wzorcowa. taki Producenci i dystrybutorzy można powiedzieć wyznaczyli wzorzec. Bo oni powiedzieli tak: jeżeli my pokazujemy ten film w Gdyni, to przepraszam, czy ktoś nie wie jak wygląda Zawierucha Ziętek czy Kościukiewicz czy Woronowicz, mhm. nie dajemy plakatu tego główkowego, nie dajemy plakatu komercyjnego, pokazujemy plakat artystyczny. Ale to samo zrobił z Moski. To, to samo było z, filmem do, z plakatem do filmu Tata, do filmu Wesele. Do tych film, plakatów graficznych było bardzo dużo, on był widoczny. No i tak szczerze powiedziawszy, nie obejrzałem żadnego filmu w Gdyni. Ponieważ miałem cały czas spotkania właśnie z dystrybutorami, właśnie z kiniarzami, właśnie z reżyserami, żeby ich przekonać, że to warto, że, że to zostaje, że to daje drugie życie. Pamiętam, że jak Agnieszka Holland zamówiła artystyczny plakat do swojego filmu Obywatel Jones, mhm. to, to też to był plakat, który był prezentowany na festiwalu w, w Berlinie. Ale potem nagle on tam gdzieś zaczął funkcjonować, zdobył już kilka nagród. Nie pamiętam na niezliczonej ilości wystaw był pokazywany. cały, A filmu już dawno nie ma, przecież on nie istnieje w sensie, nie jest pokazywany. A plakat żyje własnym życiem. A plakat żyje. I e, powiem ci taką sytuację, że na przykład wystawy plakatowe moje to wyglądają w ten sposób, że mhm. e, jak ja wchodzę, to słyszę tak: O, patrz, widziałem, o, znam. O, nie wiedziałem, że to jego. A, o, o czekaj, co to jest? Muszę, a, a, muszę to zobaczyć, wiesz. A na plakacie teatralnym jest cisza, tak? Ludzie chodzą i oglądają. Czyli ludzie przeżywają ten plakat graf graficzny na zasadzie tak, albo sobie przypominają. Często na socjalach moich ludzie piszą: Panie Andrzeju, dzięki za ten plakat. Przypomniałem sobie film, jak tam byłem z koleżanką, czy tam pierwsza miłość, czy z, z ojcem. Muszę go jeszcze raz obejrzeć. Albo obejrzałem jeszcze raz, albo gdzie go można zobaczyć. To jest to drugie życie. A poza tym jest coś takiego jak dziedzictwo kulturowe, czyli jeżeli mamy do 1989 roku naprawdę rewelacyjną reprezentację polskiego plakatu, to dlaczego nie kontynuować tego? No i nagle PiS, tak siedzieliśmy z dyrektorem w Gdyni na, w czasie wywiadu, i nagle dyrektor powiedział, że uruchamia odrębną ścieżkę dla plakatu artystycznego, wymienił honorarium, które środowisko powaliło, ale Wielki szacun, 10 tysięcy złotych za plakat graficzny. Więc y, mam nadzieję, że rzeczywiście to mocno ruszy, ale znowu jest ten cały czas opór i lęki y, tej ostatniej grupy, czyli tych, którzy decydują na tym, żeby one się wyświetlały y, w kinach na tych ekranach LED-owych. I powiem ci, że mhm. kiniarze nawet nie nazywają tego plakatem. A jak? Bo mnie poproszono, czy można, y, czy można dać plakat do spotu? Ja mówię, kurczę, jakim spocie oni mówią? A oni nazywają te? Te ekrany, to co emitują, spotami okay. po prostu, więc, więc to dla nich nawet nie jest plakat. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo to jest tak naprawdę wartość dodana do filmu i do pokazania tego, że jesteśmy otwarci na kulturę, na sztukę, ale też cały czas tłumaczę, że ja rozumiem, że w kinie są ludzie, którzy chodzą na aktora. To jest dla mnie zrozumiałe. Mm -hmm. Brutalnie powiem, że niektórzy nie wiedzą, jak ten aktor się nazywa, bo ja wielokrotnie, będąc na festiwalach, wiem, że podchodzą ludzie i mówią: Mogę posić autograf, i potem sobie, jak jest niewyraźny, dopisują, kto, <laughs> kto to <laughs> jest Ktoś. w ogóle. Tak. Bo ludzie kochają tego aktora, wiedzą, że lubią tą twarz, lubią jak on gra, natomiast czasami zapominają nawet, jak on się nazywa. Oczywiście nie mówię o największych nazwiskach, chociaż też to się zdarza. Natomiast jest grupa ludzi, która, którą ten plakat denerwuje, obraża. On mówi: Jezus, czy my jesteśmy tak głupi, że mu musimy patrzeć na główki, chcemy się dowiedzieć czegoś innego. A poza tym, jeżeli jestem na premierze Orła i nagle podchodzą do mnie ludzie i mówią: Panie Andrzeju, gdzie można kupić ten plakat? Nie pamiętam w historii premier w Polsce, żeby podchodzono i pytano: <laughs> Gdzie możemy kupić te plakaty? Także mam wielką nadzieję, że, że, że to wróci. Polski plakat ma się bardzo dobrze. Jest wielu wspaniałych twórców, młodych twórców, którzy niestety ciągle tworzą za granicą i tam dostają nagrody, więc myślę, że najwyższy czas, żebyśmy żebyśmy odzyskali to, co nam się należy, żeby w Polsce powstawały dobre plakaty. I myślę, że ten pierwszy krok wykonany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jest jakimś krokiem. Może się ukaże następna wersja no to następny ciłki. tom z tymi współczesnymi plakatami, bo jak widać powstają. No ale co z tym oporem? Skąd on się bierze, Twoim zdaniem? I nie wiem, może z kompleksów, że dlaczego, skoro my zrobiliśmy taki plakat, to może dlaczego konkurencyjny? Nie rozumiem. Może z tego cały czas takiego starego, bo to od wielu lat mówią, że yy, przepraszam, ja będę brutalny, że ludzie mhm. są tak głupi, że jak zobaczą plakat artystyczny, to nie pójdą do kina. Może z tego lęku, który rozumiem, że dzisiaj naprawdę. Yy, wszystkie te platformy odbierają widza kinom i kino walczy o tego widza. Ale ja jestem potężnym miłośnikiem kina. I, yy, i ja nie wyobrażam sobie oglądania dobrych filmów nie na ekranie kinowym. Nawet ostatnio zwiększyłem ekran telewizyjny, żeby móc y, smoka. Ile masz teraz w sali? Yy, 57. To już. Solidne tak. Nie wiesz, co, bo. Powstaje bardzo dużo z cudownych rzeczy. No, ja jestem zakochany w, w takiej właśnie może nie w fantazy, tym takim klasycznym fantazy, ale gra o Tron, smoka, to jest coś, co oglądam. I to oglądanie na małym ekranie, a są tacy, co oglądają na, na telewizorze, <laughs> ale na telefonie ludzie próbują oglądać. No, no, zaraz wejdzie Awatar. No, tak jak mówię, jeżeli ktoś kocha kino, mhm. to, to chodzi do kina. Jeżeli ktoś kocha kino i, i czuje się osobą, która zwraca uwagę na ten film, to dostrzega scenografię, kostium, oświetlenie, niuansiki, wczuwa się w to. Ja wszystko patrzę, jak tam na przykład teraz w ostatnim odcinku była taka piękna scena. Mam nadzieję, że widzowie już to oglądali, gdzie on zdejmuje maskę i cała twarz jest wyżarta, i tutaj widać. No, w każdym razie. Obserwując grę aktora też patrzę na niuansiki, patrzę jak są nity skonstruowane na zbroi. No na telefonie czy na małym ekranie tego nie widać, więc Ludzie kochający kina chodzą do kina. No właśnie, wspomniałaś o młodym pokoleniu plakacistów. E, wielu z nich czerpie garściami z, z tradycji e, polskiej szkoły plakatu. I w latach 70. Ty też należałeś do pokolenia, które jakby e, weszło do tego świata, zderzyło się z nim, kontynuowało pewne tradycje, wniosło swoje rozwiązania. Jak porównujesz na przykład siebie z początku lat 70. i to młode pokolenie, które dzisiaj e, działa w świecie plakatu, jakie widzisz podobieństwa, jakie różnice? Ja Strasznie i współczuję przede wszystkim. To jest niesamowite, bo często na spotkaniach autorskich, to pytanie pada. Czy jest szansa na to, żeby żeby to się powtórzyło, żeby osiągnąć taką pozycję, osiągnąć takie portfolio? No nie ma szansy. Nie ma szansy, dlatego że to był zupełnie inny czas. To był czas przede wszystkim. Yy, Z jednej strony ta polska szkoła plakatu już się powoli wypalała, czyli mhm. jak ja wszedłem w to środowisko, to oni wszyscy już byli wielkimi twórcami. Jak spotykałem się w Hotelu Europejskim z moim profesorem świeżym, to y, koło niego siedzieli Tomaszewski, Lenica, Cieślewicz, Młodorzeniec, y, Urbaniec, Górka, Lipiński. No, I nagle wszyscy mówią, a ty jesteś uczniem... A no chodź do nas, tu siadaj <grym> tego. I w, po prostu wszedłem w to środowisko, pamiętam, że takimi moimi... Bardzo bliskimi opiekunami był Eryk Lipiński, twórca Polskiej Szkoły Plakatu, i Wiktor Górka, którzy bardzo mi tak wspomagali, bo często było trudno. Urbaniec też był bardzo ciepłym facetem. Waldek mhm. no, Świeży to, tak jak mówię, no, profesor to, to sprawa jakby podwójnych narodzin, bo on spowodował, że się znalazłem w plakacie. Ale to były inne czasy. Po pierwsze, było dużo pracy. Mhm. Często była taka praca, pamiętam, Franek Starowiejski kiedyś zadzwonił do mnie, mówi Andrzej, wiesz co, zrób mi napisy, bo ja już nie zdążę do plakatu, prawda? Czy się, że mu też kiedyś robiłem napisy. Często było tak, że kolega dzwonił, pamiętam, Kuba Erol do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj, nie mogę iść na ten pokaz, pójdź za mnie, bo ja, wiesz, coś tam. No Dzisiaj nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby młody chłopak, młody grafik zadzwonił do kolegi i powiedział, weź moje zlecenie. No. Ale tej pracy było tak strasznie dużo i była różnorodna. Myśmy byli bardzo blisko ze sobą cały czas, bo nie było niczego konkurencyjnego, prawda? Więc cały czas byliśmy ze sobą, rozmawialiśmy, jeździliśmy na Wernisarze. Ja akurat, jeżeli chodzi o alkohol, mniej. Jest że tak powiem spożywałem, więc byłem głównie kierowcą, przeważnie na takich imprezach. No, niezastąpiona osoba. Tak, tak. ale właśnie dlatego, dlatego byłem, <laughs> pamiętam, że kiedyś jak żona mojego profesora, Magda, mówi do mnie, jak jechaliśmy do Łodzi, tylko Andrzej pamiętałem, przywieź go, proszę cię, przywieź. No udało mi się, chociaż było trudno. Więc to były takie niesamowite czasy. Tam widzę, leży przed nami książka o Cybulskim, czytałem. Tę książkę. I też to pokazuje, że te czasy przede wszystkim jednoczyły ludzi. Dzisiaj to środowisko jest rozbite, ale też nie mają szans tak wejść w takie wielkie współprace. Bo jak ja zaczynałem pracę z Kieślowskim, czy z Holand, czy z Kioskim, oni byli młodymi ludźmi. Ja wielokrotnie na spotkaniach mówiłem, że na pierwszym spotkaniu zlekceważyłem trochę Kieślowskiego. Mhm. No bo ja tutaj kurde, gwiazda plakatowa, bo to szybko nastąpiło. Pierwszy film? Drugi, ja Drugi amator, ale, ale on. On zaproponował mi rzecz, dla mnie tak, myślałem, że to jest dowcip. Ja to o tym dzisiaj mówię szczerze, bo potem była wielka przyjaźń i wspaniała współpraca. Ale dlaczego nie mówić, jak to było na początku? Że jeżeli młody facet, który zrobił drugi film, proponuje mi, że on będzie robił filmy, a ja będę robił plakaty do końca życia jeden dzień dłużej, to. To bo myślałem, że trochę żartuje no ale dotrzymał słowa i rzeczywiście wszystkie do błękitnego, kiedy nam dystrybutor już zabrał te dwa ostatnie, yy, zrobiłem. No potem, niestety, zbyt wczesna i niepotrzebna śmierć Krzysztofa przerwała to, ale rzeczywiście robiłem wszystkie. Jeździliśmy na festiwale, rozmawialiśmy. Krzysztof był takim mentorem, który też mi uzmysłowił wagę. On bardzo cenił plakat yy, yy, w ogóle jako, jako nośnik. Zresztą wtedy tak naprawdę nie było innych nośników. Zrobić zły plakat i potem nikt nie będzie chciał pójść. Tak, on mówił, Andrzej, ty jesteś na przede mną, jeżeli ty zrobisz zły plakat, to widz popatrzy, bo ja do dupy to nie idę na to, nie? Więc... Ale ta sama sytuacja nastąpiła po wielu latach, kiedy zadzwonił do mnie Andrzej Wajda i powiedział, Andrzejku, słuchaj, mógłbyś mi pomóc, bo nie mogę znaleźć mojego plakatu do zemsty, nikt tego nie ma. A ja wiedziałem, dlaczego nie ma, no bo był zdjęciowy plakat... Yy... Nie do końca udany. Yy, nikt tego nie kolekcjonował. Ja mówię, Andrzej, ale, ty, ale jak to? Przecież to jest mój film. Bo Andrzej był taki cudowny, przecież to mój film. Ja mówię, Andrzej, no wiem, to twój film, ale plakat. No I on od takiego momentu kiedy się zorientował, że to zrobiłem mu ten plakat, kiedy się zorientował, że ten plakat fotosowy jest jednak niekolekcjonowany, mhm. niearchiwizowany. Wymagał, żeby były plakaty graficzne i rzeczywiście do powidoków też robiłem już wszystkie jego plakaty, bo to było przed Wałęsa Człowiek z Nadziei. No dobrze, spotykasz się w takim razie z młodymi twórcami plakatów, tacy na przykład jak Max Bereski czy Bartosz Kosowski, nominowani w tym roku. Max Bereski również nagrodzony Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. No wręczałem mu nagrodę. Tak jest. Ale z drugiej strony są też twórcy plakatów, o których rozmawialiśmy. Rzemieślnicy, graficy bardziej... Nie, to są studia graficzne. No właśnie, spotykasz się z nimi, rozmawiasz i, i co oni ci mówią? Że, że nie chciałbym z nim tam pracować, gdzie oni pracują, bo oni mają świadomość wyrobnictwa, yy, mają świadomość tego, że klient od nich żąda, że nie mogą nic powiedzieć, bo myślę, że tam jest kilku zdolnych ludzi, którzy mhm. nawet sami by mogli coś tam fajnego zrobić, tylko klient żąda od nich właśnie tej takiej układanki główek. Yy, ona jest coraz trudniejsza, bo mhm. w momencie, kiedy mamy film Tata, gdzie gra Lubos, to można zrobić plakat graficzny, nawet fotosowy fajnie. Natomiast w momencie, kiedy mam, miałem taką sytuację w, przy plakacie do filmu Magnezja, kiedy miałem chyba ośmiu aktorów, wszyscy z pierwszej półki, no, to, to, to jak to pomieścić? Nie? I rzeczywiście kombinowaliśmy na różne sposoby. Jakoś tam się udało, ale to mówię, to jest wy, wymuszone. Mm -hmm. Natomiast pomysłem było, żeby każdemu aktorowi zrobić jego charakter poster, czyli taki plakat pokazujący, jaką jest postacią, i to fajnie bardzo zadziałało. Tutaj trochę posiłkowałem się wspaniałą kampanią do filmu Ostatni Samuraj z Tomem Cruise, gdzie też były trzy plakaty dedykowane każdemu z aktorów bo na Zachodzie dystrybucja zastanawia się, jak najlepiej sprzedać. Czyli sprzedajemy tworząc klimat, sprzedajemy tworząc wyobraźnię, ale jeżeli mamy tak, aktor takich aktorów jak Tom Cruise, przepraszam, e aktorów japońskich, nie pamiętam nazwisk. Ken Watanabe, z tego co pamiętam, który występował w filmie. Tak, rzeczywiście. To, to wtedy nie wpychamy ich w tłum, tylko wyciągamy ich do przodu, żeby oni zadziałali, żeby pracowali dla naszego filmu. Tylko znowu przychodzi sprawa budżetów, przychodzi sprawa y, różnych sytuacji, ale jednak y, przy Piłsudskim, przy Magnezji i teraz przy Kosie, który będzie w przyszłym roku, y, jest to możliwe, bo ja dostaję na planie, mam na planie scenografa, mam na planie kostiumologa, y, mam na planie makijażystów, y, charakteryzatorów i aktorów, którzy są do dyspozycji i nie wchodzą i nie mówią, proszę, Abstryknąć. Są tacy aktorzy, którzy nagle się popisują, ale bardzo szybko ich sprowadzamy na, na ziemię, bo tłumaczymy im, że to nie jest zabawa, że to jest po prostu. Chcemy, żeby to jak najlepiej wyszło, ale ponieważ już kilka tych plakatów komercyjnych, mm -hmm. właśnie w sposób taki dopracowany zrobiłem, to też myślę, że ci co. Ci, co uczestniczą w tym mają zaufanie. Nawet ostatnio była taka sytuacja przy Kosie, a jeżeli Andrzej Pongowski robi to okej, okay, to ja wiem o co chodzi, nie? I, I oni grają, bo ja im mówię, słuchaj, ja nie znam filmu. Ale scenariusz miałeś okazję przeczytać. Tak, ale czy mógłbyś mi zagrać swoją rolę? Więc niektórzy myślą, no idiota, nie? Czy przecież kurczę, reżyser ze mną. Ale nagle rozumieją, że, o co mi chodzi, że ja chcę, żeby to nie było spojrzenie, tak jak ja patrzę na lampę. Tutaj zdradzam, że tam stoi lampa, <laughs> czy, 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 czy patrzę na mikrofon, tylko że patrzę jak na mojego partnera w filmie, jak na moją emocję w filmie. Pamiętam jak przy. Ojej, zapomniałem, że jeszcze taki plakat był do kamerdynera, bo pamiętam mhm. wtedy, jak pracowałem z Januszem Gajosem i Janusz Gajos mówi: czekaj, czekaj. To ja sobie pomyślę, tam była taka scena. Już wiem, wiem. Czyli on sobie stworzył scenę, w której grał, i spróbował twarzą oczami co zagrać, prawda? Czyli to nie było takie martwe patrzenie, bo fotograf mi robi zdjęcie. A często jak patrzę na te zdjęcia na plakatach komercyjnych, to wydaje mi się, że oczy są martwe. Że to po prostu są zdjęcia pstryknięte. po prostu. No. Założę mu kostium i tam psykną. No, chociaż chłopaki w tych w studiach mówią, że często jest tak, że kostium jest osobno. A, a kto osobno? No więc to, to są rzeczy, rzeczy dramatyczne czasami. To była kiedyś taka słynna historia, chyba z plakatem filmu Kret, gdzie doklejono twarz Borysa Szyca do. Reszty postaci w wyciągniętej ze stoku po prostu, żeby wzyw zbiegnie. Tak, dużo jest takich sytuacji, kiedy się bierze zdjęcie sztukowe i tylko wkłada głowę. No to są żenujące rzeczy rzeczywiście. Czyli można powiedzieć, że w zasadzie jesteś reżyserem plakatu w momencie, kiedy masz aktorów i próbujesz ich namówić, żeby zagrali postać, a nie po prostu zapozowali. Dokładnie tak. Tak to wygląda. Ja w jakiś sposób reżyseruję, jeżeli mam taką możliwość, a yy... Aurum Film czy Next Film stworzyły mi taką możliwość przy, przy produkcjach swoich, że, że to rzeczywiście była wielogodzinna sesja zdjęciowa z pełnym planem, czyli z całą tą obsługą, która przygotowuje aktora, no to na efekt można, o efekt można być spokojny, bo też robimy tych zdjęć bardzo dużo. Robimy plan amerykański, robimy zbliżenia, robimy gesty. Pamiętam, przy Piłsudskim chcieliśmy, żeby one były dynamiczne. Pamiętam, jak walczyłem, walczyłem z chyba z Jankiem Malczewskim, żeby był taki gest strzelania trochę mm. w bojski, ale też była zabawna sytuacja chyba z Marysią Dębską, bo ona miała trzymać tak pistolet, prawda? Ale mm. jak rozmawialiśmy, to jej ten pistolet się przekrzywiał, i ona tak jak jak tutaj myślała o czymś, to tutaj leciało, i, i w pewnym momencie musieliśmy to y, wspólnie zgrać, ale ona jest świetną aktorką i, i z, z zgrała to, że po prostu myśląc o jednym geście, kontrolowała drugi gest, prawda? Mhm. Bo często jest tak, że Reżyser ci to mówi, a ta ręka ci nagle opada. Nie? Tym bardziej, że trzymasz ciężki pistolet. Także to on właśnie na tym polega, że pilnujesz tego, żeby to wyglądało fajnie, a poza tym jesteś jedyną osobą na planie, która wie, jak to potem się ułoży wszystko na, na plakacie. Także to jest ciężka robota, duża robota. Myślę, że nie każdy film, nie każdy budżet brutalnie powiem, zasługuje na taką robotę, ale, ale jest to do zrobienia. Często odrzucasz propozycję zrobienia plakatu? Jeżeli chodzi o odrzucanie, to tylko wtedy, jeżeli to nie jest y, zgodne z moimi przekonaniami. Jeżeli chodzi o y, przyjmowanie zleceń, to przyjmuję wszystko, co jest mi zlecane, bo uważam, że jestem grafikiem do wynajęcia i staram się to zrobić jak najlepiej y, z maks zgodnie z Maksymą Krzysia Kieślowskiego, żeby to jak najbardziej pracowało i było y, wsparciem dla filmu. Natomiast, jeżeli to jest po zapoznaniu z filmem, ze scenariuszem, był raz taki przypadek, mm. że ewidentnie się nie zgadzam z przesłaniem, no to, to nie, bo, bo jednak ja się muszę pod tym podpisać. Jak się czyta wywiady z tobą, bądź też czyta o tobie, no to kryje się postać wojownika, który po prostu potrafi walczyć o, o swoją wizję artystyczną. I pytanie, czy często zdarza ci się walczyć też z producentami, na przykład, o, o, o to, jaki kształt będzie miał ostateczny efekt. Wiesz co, ja jestem... Może tak. No, i, i, tak, ja jestem wojownikiem, bo wiesz co, mnie denerwuje to, że, że ogłupiamy społeczeństwo, że, że mówimy, że oni są... Moim zdaniem szczególnie młodzież jest niesamowita w tej chwili. To mhm. pokazuje y, wiele wydarzeń, które pokazują, że to jest y, młodzież zaangażowana, mądra, fajna. Co się dzieje, kiedy ona troszeczkę się starzeje? Nie wiem, ale, ale rzeczywiście wszelkie, wszelkie takie... Y, Ruchy rewolucyjne dedykowane zawsze są młodym ludziom. Ja staram się w sobie tą młodość jak najbardziej utrzymać, najdłużej. Ostatnio mnie zaskoczył wiek, bo okazuje się, że w przyszłym roku mam 70. -kę. I to mnie, powiem Ci szczerze, zaskoczyło bardzo, ponieważ wewnątrz jestem zupełnie inaczej skonstruowany, ale PESEL mi pokazał zupełnie co innego. Ale z drugiej strony, właśnie ta, ta wojowniczość też daje pewną energię i pewną siłę, bo. Ja się nie zgadzam, po prostu ja nie mogę się zgodzić na to, że jeżeli, jeżeli ja ileś tam lat pracowałem i staram się cały czas uczciwie wykonywać swoją pracę, a ona jest oceniana przez ludzi, którzy nie czytają tyle co ja, nie chodzą do kina, nie chodzą do teatru, mają w nosie galerie, są konsumpcyjnie nastawieni do życia, nie wiem, food court, jedzenie, spanie, piwo, mecz. I, I to jest grupa, która, może nie wiem, może kogoś obrażam, ale to jest tak brutalnie wygląda. I to jest grupa, która, na której badania jakoś wychodzą, że że to, że powinniśmy obniżyć jakość. To ja się na to nie zgadzam. Uważam, że kultura powinna być edukacyjna, powinna być inspirująca, powinna być cały czas ciągnąca do góry. Natomiast kultura, która zniża do najniższych, do najniższych oczekiwań, prędzej czy później się skończy i będzie bardzo dramatycznie, bo... Jeżeli się dzisiaj zachwycamy egipską kulturą grecką, rzymską, jeżeli chodzimy do Luwu, oglądamy wspaniałe dzieła renesansu, to tylko dlatego, że one przetrwały w tej formie, jeżeli po nas zostanie Eee, bo to, co teraz widzimy na ulicach, jeżeli chodzi o plakat filmowy, no to będzie, że nada. No. Nazwałaś tym mianem Jumanji. na polskich <noise> ulicach. Słuchaj, cytat z wywiadu z 2009 roku dla Playboya. Eee, mówiłeś o plakacie przedstawienia Lot nad kółkułczym gniazdem. Tamten plakat miał wyglądać dużo lepiej. Miał być piękny, czerwony Chrystus, ale dzisiaj cenzura jest jeszcze gorsza niż za komuny. Cytat z wywiadu z 2020 roku. Tym razem o plakacie przedstawienia Boski Spór w Teatrze Jaracza w Olsztynie. Symboli można używać coraz Mniej erotycznych żadnych, religijnych żadnych. Jak odwróciłem Chrystusa do góry nogami, to dyrektor w Olsztynie prawie wyleciał z teatru. A jaki wygląda stan polskiej cenzury na rok 2022? Też czujesz, że z każdej strony no tak, atakują nie, cię obrońcy. O, o, oczywiście nie, no, cenzura dzisiaj jest potężna. To jest potężna, wielka instytucja, której nie ma. Bo nie istnieje budynek. Na myśli stoi tablica pokazująca, że cenzura się skończyła. To jest najbardziej barejowskim pomnikiem, jaki można wymyśleć. Ona jest potężna, bo jest w nas. Ja sam się cenzuruję, bo po prostu szkoda mi czasu, szkoda mi pracy, kiedy wiem, że żadna golizna nie wejdzie, żadne, właśnie tak jak wymieniłeś, te wszystkie elementy judaistyczne, religijne, no w ogóle nie ma szans. Plakat łuku Erosa już być Nie, nie łuk Erosa, łuk Erosa w ogóle nie, nie ma szans. Co ciekawe... Ja y, y, prezentuję te niektóre plakaty na wystawach i na wystawach jakoś jest cisza, spokój, okay. no, ale na pewno dzisiaj bym nie mógł zrobić takiego plakatu jak do Konopielki, która miała niedawno 40-lecie, bo ktoś by powiedział, że biustrzuło ono, y, denerwuje czy, czy obraża. Y, poza tym jest też taka cenzura, która mówi, że to jest niezrozumiałe, to jest za trudne, y, to jest. Y, Brutalnie powiem, czasami rasistowskie, mhm. to jest jakieś tam obrażające. No, w każdym razie tych nakładek, które y, zamawiający sobie nakładają y, przy ocenie, jest potężna ilość. Dawniej była cenzura y, jako budynek, ona działała tylko i wyłącznie w, w kierunku obrony systemu. Dzisiaj też jest w kierunku obrony systemu jedna cenzura, ale druga cenzura jest głównie ta obyczajowa. Ta mhm. cenzura obyczajowa jest. Chyba nawet bardziej szkodliwa dla sztuki niż, niż ta polityczna, bo myślę, że ma, mało jest twórców, którzy świadomie, nie wiem, robią jakieś rzeczy, zaangażowane politycznie, które są w jakiś sposób obrażające. Natomiast twórców, którzy, robią jakieś rzeczy, które pasują im do tematu, które robią, a potem nagle to się staje odczytane jako obraza, nie wiem, takich czy innych uczuć, czy wprost, jeżeli chodzi o erotykę, to jest na pewno dużo. Ja zawsze uważałem, że najważniejsza rzecz jest taka, czy to jest zgodne z tematem do któregoś, no bo ja nie robiłem piersi, czy łona, czy mhm. penisa do, do filmu, który w ogóle tego nie dotyczył. Natomiast faktem jest, że na ulicy nikogo to nigdy nie obrażało, a dzisiaj to obraża ludzi w galeriach. Ja zawsze mówię, dobrze, ja na ulicy jeszcze rozumiem, bo dzisiaj jest taka sytuacja, że, że może to kogoś obrazić. A z drugiej strony, jak jadę samochodem mm -hmm. i słyszę, słyszę o y, korzeniu, który płonie, o suchej pochwie, o jakichś takich rzeczach, to mówię: Boże, ludzie, no, z jednej strony mamy tyle tego wszystkiego, że dzieci już nie wiedzą, co słuchać a, i zadawać pytania rodzicom, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o kulturę, to cały czas kombinujemy. Jesteś bardzo aktywny w mediach społecznościowych. E... Zdarza ci się na przykład czytać jakieś hejterskie komentarze? Wiesz so, hejtu jest u mnie mało. Ja się nawet zastanawiałem dlaczego. Kiedyś rozmawiałem z y, czołowymi naszymi ofiarami hejtu, czyli y, Szturem, Maciekiem Szturem mm -hmm. i, i Mają Staszewską, jak to wygląda fakt, że, że, że ten hejt jest czasami porażający. No, u mnie nie ma go za dużo, czasami jest. Ja po prostu traktuję media społecznościowe jako ulicę, bo rzeczywiście nie mam dzisiaj możliwości prezentowania takiej ilości i takich zasięgów na ulicy, bo tych plakatów jest mało. Natomiast prowadzę intensywną działalność, intensywną w mediach społecznościowych. Wiem, że ludzie to lubią, wiem, że ludzie to doceniają. To jest ciężka praca, bo to wymaga wielu postów dziennie i to różnorodnych. Wymaga to też nieprezentowania non-stop banałów. Ja czasami pokazuję swojego psa, czasami pokazuję fajny kasztan i fajnego liścia. Ale ludzie to odbierają, że ja dostrzegam coś innego, inaczej na to patrzę, szczególnie jak pokazuję jakieś zdjęcia przyrody, to, to też ich, na nich to działa. Ale między tym pokazuję dużo swojej sztuki, dużo mhm. kultury, dużo wydarzeń. I na przykład teraz, jak pokazywałem premierę Orła, to ludzie z Polski piszą do mnie, panie Andrzeju, dzięki, bo myśmy nie mogli na niej być, bo mieszkamy, nie wiem, w Płocku, Giżycku, Krakowie, gdzieś tam. I to jest ten kontakt, a ponieważ ja ich traktuję bardzo poważnie, to są moi odbiorcy yy, i tak naprawdę to jest jedyna grupa, dla której ja to tworzę, bo zamawiający jest osobą, która, yy, która u mnie zamawia produkt, który ma mu pomóc i on za to mi płaci. Natomiast odbiorca reaguje na to, yy, czy, czy, czy to mu się podoba, czy mu się nie podoba, czy chce to zaakceptować, yy, czy kupi coś w galerii, czy, czy zamówi, no bo często na przykład konsekwencją tego są następne zamówienia, więc mhm. to tak wygląda, więc myślę, że. Poza tym ja to lubię. Ja lubię rozmawiać z ludźmi. Pan, pandemia była najgorszym dla mnie okresem, bo uświadomiła mi bardzo yy, jedną rzecz, na którą nie miałam zupełnie świadomości, że. Całym tym paliwem, które mnie nakręca, są ludzie, spotkania. Mm -hmm. Czyli, jak ja jeżdżę na spotkania autorskie, bywam na premierach, yy, nieświadomie się ładowałem. Nie wiem, czy przez tarcie, czy przez <laughs> jakieś, ale w każdym razie ładowałem. I nagle, jak mnie zamknięto yy, w pandemii. To bez prochów bym nie dał rady, bo rzeczywiście było, była załamka mocna. Powiedziałeś w jednym z wywiadów: Żyjemy w bańkach, a ja walczę o to, żeby mój komunikat wychodził poza moją bańkę, inaczej nie będzie efektu. Cały czas podpisujesz się pod tym zdaniem. No zdecydowanie wiesz, co, bo to jest jeszcze długa sytuacja. Na przykład ja bardzo lubię kino yy, wszelakie. Mhm. Yy, to jest wielki problem z moimi przyjaciółmi, bo wśród moich przyjaciół są ludzie, którzy oglądają pewne typy kino. I oni nie mieszają tego. Jak już oglądają kino rozrywkowe, to nie oglądają tego autorskiego. Jak oglądają autorskie, to ogl w, w życiu nie pójdą na Batmana czy na Spidermana. Ja oglądam wszystko, Aha. właśnie żeby rozszerzyć tę bańkę. Bo może są, oczywiście są też filmy, które idę, okazuje się, że nie, no. Nie będę wymieniał tytułów. Ostatnio byłem na dwóch filmach. Jakaś totalna porażka. A czym byłeś? Nie, tego nie mogę powiedzieć. <laughs> ale to był polski czy zagraniczny? Zagraniczne. No to możesz powiedzieć. E, 30 lat, samotno... Trzy... e, 3 lat 3 samotności. 3000 lat samotności. George'a Millera. Tak. Nie wiem, może miałem zły dzień, ale w każdym razie gdzieś tam był zawód. Ale, ale nigdy w życiu, na przykład, gdyby zamówiono u mnie plakat, mhm. zrobiłbym jak najlepszy plakat, żeby jak najlepiej im pomóc. Ale gdzieś zwiastun mnie oszukał. Myślałem, że to jest zupełnie inne kino. Sala pełna. Ludzie tak wychodzili, widać było, że trochę są w szoku, nie bardzo wiedzą, co zrobić. Moja córka twierdzi, że to był świetny film. Ale mówię, czasami jest tak, że trafisz na zły dzień u siebie. Mhm. Może tego dnia nie byłem na to przygotowany, Jasne. ale gdzieś tam mnie to zawiodło. Nie oglądałeś ten film? Jeszcze nie. No właśnie, więc tutaj są takie sytuacje, że. Ale obejrzałem i wiem, że ludzie go oglądają, więc potem robiąc komunikat na ulicę. Wiem, że robię dla ludzi różnorodnych, a nie robię tylko i wyłącznie rzeczy, które są zrozumiałe przez jedno, jedną grupę. Pamiętam, że rozmawiałem z którymś z młodych grafików, mm -hmm. mówię którymś, ale wiem dokładnie, z którym bardzo zdolnym. I tłumaczyłem mu, że on się tak zawęził w komunikacie, że to jest zrozumiałe tylko dla. Na że mówię, masz potężny warsztat, rosz. on mówi nie, bo to jest mój styl. No, mówię, no dobra, no to, to rób tak dalej. No więc to jest ten problem. Ja, ja m, moja żona, zawsze mówi, błagam cię, Boże, widzę, że się męczysz, przecież wczoraj zrobiłeś fajny, wczoraj zrobiłeś, zrób tak samo. Ja mówię, aga, nie mogę. Nie mogę, po prostu nie daję rady. Ten temat musi być zrobiony inaczej, i muszę na niego znaleźć klucz. Nie? Dlatego te moje rozmowy z reżyserami, dlatego moje rozmowy z producentami. No, tragedia jest w plakacie teatralnym, bo to ja zawsze przeżywam. Mhm. Ostatnio robiłem sen nocy Letniej dla Magdy Piekosz i gdyby nie rozmowa z nią, to też bym, nie wiem, zupełnie inaczej pracował. A ona mi tak to fajnie, dokładnie powiedziała, a na końcu powiedziała: Andrzej, ja oglądałem te twoje panny, zrób mi taką pannę na sen nocy Letniej. No i ja już dokładnie wiedziałem o co ich chodzi. Nie? A czy na przykład, jeżeli zgadzasz się zrobić plakat, ale dajmy na to, film ci się nie podoba, czy to przeszkadza na przykład? Nie mam, to by było nieprofesjonalne. Mhm. To w ogóle nie ma takiej możliwości. To znaczy, że nie jesteś grafikiem y, odpowiedzialnym. Jeżeli na przykład film ci się nie podoba i mówisz na przykład nie zrobię, mhm. chyba że tak jak mówię, że on się, przesłanie jego nie, ale nie, nie podoba mi się, nie zrobię, albo mówisz, nie, to zrobię takie same. Nie, nie, to jest, to, to jest nieprofesjonalne. Myślę, że. Z, całej tej czołówki, którą bardzo sobie cenię i znam ich, to nikt tak nie podchodzi do, do, że po prostu jak się nie podoba. Na pewno wiele tych tytułów, które widzę, że oni robią, nie mogą, bo ja z nami bardzo dobrze, nie mogą im się tak podobać do końca, ale robią świetne plakaty, także myślę, że to jest zawodowstwo pełne i tutaj nie ma w ogóle, nie ma w ogóle dyskusji. Powiedziałeś kiedyś, jestem jedynym grafikiem, który wszedł tak mocno w środowisko filmowe, czuję się członkiem tej rodziny, jestem chyba jedynym plakacistą w kapitule Polskich Nagród Filmowych Orłów. Jak myślisz, co sprawiło, że wrosłeś tak mocno w to środowisko i to środowisko też przyjęło cię z otwartymi ramionami? Świadomość, że to pracuje dla nich. Tak, to jest, bo to o tym rozmawiamy. Oni dokładnie wiedzą, że ja jestem w zespole, czyli nie jest to grafik, który robi z boku, tylko grafik, który wchodzi we wszystko, dzwoni do aktorów, rozmawia, przeżywa, gdzieś tam stara się, jest emocjonalny, staje się członkiem rodziny. Krzysztof zawsze mówił, Czarnieszka Holland, że jesteś częścią zespołu. To nie, nie zamówiliśmy o z ulicy. U ciebie, my wiemy, chociaż Agnieszka zawsze mówi mi, ciekawi, co ty, co ty nowego przyniesiesz, bo ja rzeczywiście robię każdą rzecz trochę inaczej, ale świadomość, że ja jestem z nimi i że mhm. jestem na każdym festiwalu w Gdyni, że jestem na premierach, że, że, że się znamy, że rozmawiamy, że przeżywamy. No, to, to są wszystko rzeczy, że, że to środowisko rzeczywiście, rzeczywiście przejęło. Wspominałeś o tym, że autor plakatu musi czuć odpowiedzialność za swoją pracę. Masz wrażenie, jak patrzysz na swoich kolegów, że oni też jakby czują ten ciężar spoczywający na ich barkach? Ciała, czy uważają, że to jest po prostu no, praca, którą trzeba zrobić? to so, myślę, że tak, takiego wkręcenia i takiego świra, jak ja mam, to nie, oni nie mają, bo oni jednak podchodzą do tego y, na zasadzie to jest do wykonania praca graficzna, ponieważ są dobrymi grafikami, więc robią dobre pracę. Ale myślę, że nie przeżywają tego tak emocjonalnie. Ja przeżywam to dlatego, że ja z tymi. Z tą całą branżą, która dziś jest wielkimi nazwiskami, poznałem się, jak oni mieli, byli w moim wieku. I, i byliśmy, wszyscy, wszyscy równo nie mieliśmy nic i wszyscy równo a, aspirowaliśmy, żeby, żeby mieć, żeby coś zrobić fajnego. Poza tym myśmy to też robili. Ja w którymś wywiadów mówiłem, że mi się wydaje, że społeczeństwo za PRL-u było bardziej kulturalnie wyedukowane niż dzisiaj, ponieważ się aspirywa, aspirowało do kultury. Dzisiaj się aspiruje do posiadania dobrego samochodu, do fajnych studiów dla dzieci, fajnych wakacji. Fajnych wakacji. Do tego się aspiruje, nie aspiruje się do tego, nikt się specjalnie nie chwali, że chodzi, byłem w teatrze, byłem w kinie, chociaż ostatnio widzę na przykład potężne tłumy, to co się działo w ostatnią niedzielę trwania wystawy Witkacy, to przecież hmm. był... ta wystawa, ta trwa naprawdę długo. Co jest wkręcającego w tym? Muszę, widzisz, zapomniałem, muszę moją córkę spytać, bo ona dokładnie to rozumie żeby stać trzy godziny, y, czekając na wejście na wystawę, która była do obejrzenia w normalnych warunkach przez pół roku, prawie. Może nie całą, ale zupełnie. Trzy noce muzeów, prawda? Czyli myślę, że dla wielu osób, które korzystają z kultury, taka zbiorowa, zbior, udział w zbiorowym wydarzeniu jest jakimś, jakimś wkręceniem. Ale też patrzyłem, bo masę ludzi z moich przyjaciół było na, tym, na tej wystawie ostatniego dnia i puszczało filmiki. I oglądałem te filmy. To ci ludzie, oni nie stali tak, jak się stało w Perelu, takie szare kolejki. Krystyna Pruneko śpiewała, za czym kolejka ta stoi, nie? Poszarość, poszarłość. Po po oni nie stali po szaroś. Oni sobie pili kawę, y, oni y, rozmawiali, trzymali rowerki, byli na luzie no. i ten czas spędzali towarzysko. To było wydarzenie towarzyskie. Które trwało, a na końcu się kończyło obejrzeniem wystawy. Ale ludzi, którzy aspirują do tego, żeby uczestniczyć w tej kulturze, żeby śledzić, naprawdę w społeczeństwie jest niewiele. Mm -hmm. Wspominałaś o tym świrze, który siedzi w tobie i bez którego jakby nie byłbyś w stanie tak emocjonalnie podchodzić do swojej sztuki yy, i do kina polskiego, a ten świr czasem przeszkadza? Oprócz tego, że pomaga? Nie wiesz co, on pomaga. No. Przeszkadza w momencie, kiedy jest mi przykro, kiedy jest mi żal, że, że wiesz tyle wysiłku, tyle pracy, bo też zdarzają się porażki, mm -hmm. yy, że to nie wyszło, że się nie udało, yy, że gdzieś tam poległem, ale z drugiej strony. Mnie każda porażka nakręca podwójnie. Czyli jeżeli na przykład coś mi się nie uda, to robię wszystko, żeby jeszcze raz, żeby jeszcze lepiej czy inaczej do tego podejść. Ale też nie odpuszczam, bo nie kojarzę takich projektów, które bym odpuścił i nie, do, nie doprowadził do końca. Mhm. Chciałem Cię jeszcze podpytać o. Twoją drugą stronę działalności artystycznej, czyli aktorstwo, bo w zasadzie to się rozpoczęło całkiem niedawno, ale oczywiście film, występ w filmie Macieja Bochniaka w Magdezji. Co się stało, że akurat ten reżyser zdołał cię nakłonić, żeby wystąpić przed kamerą, bo domyślam się, że oferty pewnie padały już wcześniej. Tak, były jakieś takie rzeczy, ale to, to zawsze było na zasadzie nie do końca, do końca dograne, ale też może nie byłem gotów na to. Sytuacja była ogóle zabawna. Ja miałem, jak widzisz, mam brodę. Miałem jakieś uczulenie i się mhm. nie goliłem. I ta broda wyglądała tak, no. W każdym razie nie mogłem się golić. Pojechałem na spotkanie z Borysem Szycem przy prezentacji przy prezentacji filmu Piłsudski do Sopotu. I tam na zdjęciu zobaczył mnie Maciek Bochniak z Kościukiewiczem I wymyślili sobie, żeby mnie wziąć do swojego filmu jako tego głównego ojca, Fisza, który jakby od którego śmierci i od którego y, sytuacji i y, y, tych konfliktów między córkami cała akcja się rozwija. Ale zrobili to w sposób dosyć dziwny. Ponieważ zadzwoniła do mnie pani i zapytała mnie, y, czy, że ma propozycję, żebym zagrał w filmie. Ja byłem święcie przekonany, że oni robią mamy cię, mhm. że mnie wpuszczają. Więc zacząłem badać na wszystkie strony, y, łącznie z y, moją żoną i przyjaciółmi, czy oni mnie Wkręcają. Pani dzwoniła z zarazem, yy, ja nie i potem się dowiedziałem, jak już pani powiedziała, no panie Andrzej ale to będzie świetny film, yy, naprawdę wspaniały, masę pana przyjaciół, gra, gra Borys Czyst, yy, Maja Ostaszewska. Ja a to pewnie Borys mnie wkręca. Dzwonię do Borysa, też okazuje się, że nie on i w końcu dzwoni Kościukiewicz, mówi Andrzej, co ty gwiazdorzysz kurczę i do mnie dotarło, że to jest na serio. No i potem dzwoni pani, ja mówię, tak, już wszystko się dogadałem, oczywiście bardzo dziękuję, ale co ja mam zrobić? Ona mówi, wystarczy, że pan spektakularnie umrze. No więc postarałem się Minutko. spektakularnie umrzeć w tych pierwszych sekundach. Było to niesamowite wyzwanie, bo znowu uczestniczyłem się, w, uczestniczyłem w superprodukcji, gdzie kostiumy robiła Dorota Orklog, którą znamy się od lat, więc ten kostium był naprawdę fajny. Pamiętam, jak ona mówiła, wiesz, ty już prawie umierasz, więc musimy go przepocić. Też jakby z bardzo bliska widziałem, jak to wszystko powstaje, bo najpierw przymierzałem tam ileś tych koszul, a potem ona je dopiero przygotowała, i widziałem, jak oni robią, żeby ona była przepocona, takie różne rzeczy. Mm -hmm. Pokromskich, który jest przecież jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszy, charakteryzator, robił mi charakteryzację, bo też trzeba było troszeczkę jednak. Y ja byłem wtedy po wakacjach, więc byłem opalony. Y, przypomnieć, żeby zobaczyć, y, y, zrobić tak, żeby wyglądał jak umierający, umierający y, Fisz to żydowski, jest chyba w ogóle tak? tak. Jak rosyjski to był chyba nie, chociaż nie będę jak no, to, to było pogranicze, pogranicze. W każdym razie, to... żebym wyglądał na rosyjski, umierającego. No i potem piękna sytuacja, kiedy wchodzę na plan. Widzę wszystko przygotowane, świeczki się palą, łóżko jest, tego wchodzę. A mój przyjaciel kamerzysta mówi: Andrzej, wysikałeś się? Ja mówię: tak. Andrzej, wysikałeś się. Ja mówię: Kurczę, ale o co ci chodzi? Ja ci radzę z wsiku. Ja mówię: No dobra, pójdę, poszedłem, wracam na plan, wchodzę. No i zaczynamy. Jeden dubel, drugi dubel, trzeci dubel, ten się żegna, tu umiera, tu to, tu to. Co chwilę przerwa, to już jest dwie godziny. Y jeszcze dwóch aktorów musi ze mną się pożegnać, bo tam przecież były, y była jedna córka, druga córka, trzecia córka, potem y służba, a ja okazuje się, gram nie wiem, trzy minuty pierwszej serii, kiedy jest kamera na mnie, gdzie ja tam umieram, pach, 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 a potem oni wszyscy odgrywają, ale ja muszę leżeć, bo kamer jest kilka, nie? Ściąganie pierścionka przez Ostaszewską jest grane raz tak, raz tak, a potem sama ręka, pamiętam, że ona mi ściągnęła pierścionek, słyszę, okej, okay, mamy to, za chwilę, Andrzej, błagam, przecież ty już nie żyjesz, a ja opuściłem palec pod zdjęciem, bo nie wiedziałem, że kamera filmuje na zbliżeniu. Osiem godzin to trwało, jak ja leżałem w tym łóżku, więc dziękowałem, jak pani przyszła, pyta, Andrzejku, nie chcesz coś do picia? nie, nie chcę nic do picia. I, I wtedy też dociera do ciebie, bo jednak jesteś cały czas, mówisz o tym wejściu w środowisko, jeżeli cały czas jesteś mm -hmm. troszeczkę z boku, a tutaj nagle jesteś w samym środku planu i widzisz, jak to wygląda, że tak naprawdę Film składa się głównie z czekania, bo jest, yy, jest taka sytuacja, że jest przerwa, ale na przykład ty nie możesz się ruszyć, bo, bo potem będą skoki w kamerze, prawda? Pamiętam, że Sonia Bochosiewicz mi opowiadała o słynnej scenie w Czarnym Mercedesie, kiedy ją Linda postrzelił, ona leży w krwi. A oni mówią, a 10 minut przesłania się nie ruszasz. Nie? I ona mówi, leży, a ja sobie wymyśliłam, że głowa mi zwisa za stół. I mówi, przyniósł operator taki statyw, założył piłeczkę y, tą tenisową, żeby mi podeprzeć głowę. Nie? Więc są takie sytuacje, ale to wtedy, wiesz, jeżeli, jeżeli czujesz to sami, przeżyjesz to sami, zobaczysz, ile czasu y, zajmuje nakręcenie sceny, która w filmie ma 3 minuty. A ona jest wielogodzinną sceną, która jest powtarzana. Maciek Bochniak jest wyjątkowo też reżyserem, który bardzo dużo kręci, żeby mieć materiał do wyboru, żeby potem montaż zrobić dobrze. No zresztą film Magnezja był, jeżeli chodzi o montaż, kostiumy, scenografię, był też chyba nagrodzony, bo on był świetnie zrobiony od strony tej właśnie wizualnej. No tak, to widać, widać, że to jest reżyser, który absolutnie myśli obrazem i tak, on myśli o obrazem pozostają obrazy pod człowiekami tak, tak, po seansie. To wielogodzinne doświadczeń na planie Magdezin nie odstraszyło cię, żeby przyjąć z kolei zaproszenie do Marysi Sadowskiej. Na plany filmu Miłość na pierwszą stronę. No i tutaj zagrałeś siebie. Tak, no to było zabawne, Celebrity. ponieważ Marysia Sadowska zaprosiła na wernisaż, który był ostatnią sceną w jej filmie Miłość na pierwszą stronę wielu przyjaciół. Mhm. Oczywiście wszyscy byliśmy, graliśmy. Ja już dosyć szybko się zorientowałem, że ponieważ... Moją partnerką była partnerka chyba ta Wiśnicka, która razem ze mną grała I, i śmieszne, bo Rafał co chwilę jak gdzieś nas przedstawia, to mówi, a to partnerka Andrzeja, a, to... a moja, też", mówi, moja też, natomiast nie... Byliśmy sami znajomi, tam pamiętam była Kasia Bonda, Kasia Grochola, Marek Dudkiewicz, Jasiu, no, masę ludzi było. Natomiast oczywiście też zauważyłem na planie, że dosyć szybko ci ludzie, którzy trochę czuli film, mhm. wiedzieli jak, jak się ustawić, gdzie się ustawić, jak Marysia nas tam ustawiała, to potem mówiła tak, wy dobrze, a tam tam poprawka. A bohatem tam wow. wow, ja mówię widzę, no tak jak mówiłem, patrz na kamerę, tu spokojnie tego. Ale to, że na przykład ostatnia scena w tym filmie jest taka, że właśnie yy, główni bohaterowie się całują, a ja stoję za nimi tak z rękoma, no to już był totalny przypadek i wielka przyjemność. A czujesz się czasem celebrytą? Celebrytą to jest niedobre słowo, bo ja się tym nie czuję i myślę, że nie powinniśmy tak mówić o ludziach, którzy którzy mają coś za sobą, jeżeli chodzi o dorobek. Yy, wiem, że tak to jest nazywane. Ale też było. Myśmy wiele lat o tym dyskutowali. Czy jest jakieś inne słowo. Bo tak, gwiazdy kiedyś mówiono, prawda? Natomiast, jeżeli by w tym słowie nie mieściła się cała grupa ludzi, których ja kompletnie nie znam i nie wiem skąd hmm. oni się wzięli, a określamy ich tym samym słowem, a w tym samym słowie się mieści Krystyna Janda, czy Agnieszka Holland, czy, czy Borys Szyc, no to tutaj z tym celebrytą mam problem. Natomiast czuję się osobą publiczną, czuję się autorytetem. Uważam, że dzisiaj bardzo. Jeżeli, chodzi, jeżeli na coś narzekamy, jeżeli z czymś mamy problemy, to powinniśmy sobie zdawać sprawę, że tym głównym problemem jest to, że odeszliśmy od autorytetów. Ja zawsze się wspierałem w swoich ocenach, w swoich decyzjach, Autorytetami, i często dzwoni, dzwoniłem. Mhm. Były takie czasy, kiedy dzwoniłem wielokrotnie do, do Bralczyka, żeby podpytać go o pewne rzeczy tekstowe, bo wiem, że dla mnie on jest językowo autorytetem, ale też były autorytety takie właśnie plastyczne. No, pamiętam nasze rozmowy z Frankiem Starowiejskim czy z, czy z Waldkiem Świeżym, gdzie wysłuchiwałem też pewnych uwag co do moich prac, yy, wiedząc, że to, jest, to są autorytety. I myślę, że tych autorytetów dzisiaj bardzo, bardzo nam brakuje. A myślisz, że wrócą? Czy po prostu tak już się podzieliliśmy jako społeczeństwo, że ktoś dla jednej osoby może być autorytetem, a dla drugiej diabłem wcielonym? No niestety tak, czy... niestety to jest taki, tutaj jest wielki problem z mediami, no bo media. Ja kiedyś próbowałem, yy, właśnie w pandemii kiedyś próbowałem. Powiedziałeś, trochę... że pierwszy dzień katastrofy medialnej to był dzień emisji pierwszego odcinka Big Brothera. <laughs> Dokładnie tak, bo. Yy, w pandemii, szczególnie jak miałem mniej do roboty, to siedziałem przed telewizorem i tak przeglądałem, że na 40 wiadomości 38 jest negatywnych. Nie? Że na przykład. Nie klikają się newsy dobre. Ja wiele lat pracowałem z wirtualną Polską, robiąc komentarze rysunkowe do różnych sytuacji społeczno-polityczno-kulturalnych. I kiedyś poszedłem do studia, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak ta klikalność wygląda. I rzeczywiście, jak zobaczyłem na ekranach, jak te liczniki chodzą, jak to, to spada, to jest tego, ale autentycznie nie klikają się rzeczy pozytywne. No. Wojna, tragedie, wypadki, katastrofy, ucięcia ręki, zabicie dziecka, to się klika Dobra, niewiarygodnie. A, a na przykład zdobyta nagroda, czy coś tam, czy nie wiem, świetna premiera, genialna rola, super spektakl, genialna wystawa, no, spada tak naprawdę, bo oni zamieszczają takie newsy, ale spada po, po chwili. Nie? No i co będzie z nami wszystkimi? Ja myślę, że yy, tu mnie wspomnisz, jeżeli się pomyliłem. Yy, nie patrz w górę czy patrz w górę? Tak, film Adama Mickiewicza tak, z Leonardo tak. DiCaprio. Nie patrz w górę. Nie patrz w górę. To jest dokładna odpowiedź na ten film. No to Tam jest... nie będzie dobrze. No nie będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze, bo, yy, bo coś jest w nas takiego, że teraz widzimy to dokładnie, co powoduje, że przez tą przez to zainteresowanie negatywnością i złymi emocjami sami je chyba wytwarzamy. I yy, ja nie rozumiem tego, co się dzieje, bo jeżeli ktoś chce naprawdę zdecydować się na konflikt nuklearny, to nie ma chyba nikogo, kto by myślał, że, że można wygrać konflikt nuklearny. Nie? No, taka, taka opcja nie istnieje. Więc jeżeli ktoś chce podjąć, jeżeli ktoś chce podjąć, jeżeli podejmuje decyzję o wojnie, czy podejmuje decyzję o, o yy, torturowaniu, decyzję o niszczeniu, o spalaniu, o niszczeniu klimatu, to to są wszystko decyzje, które są decyzjami niszczącymi. Tutaj nie ma żadnych pozytywnych decyzji. Yy, i, I widzimy konsekwencje tego, prawda? Kościół, który nie mógł sobie przez tyle lat i nie może sobie dać rady z problemem to pedofilii, nie może być obrażonym, że ludzie odchodzą od kościoła. No, takie są konsekwencje podejmowania złych decyzji. Więc jeżeli w kulturze będziemy podejmowali decyzje złe, czyli decyzje mówiące do tego, że... Yy, o wyborze w kulturze decydują ludzie, którzy nie uczestniczą w kulturze. O jakości kultury, kultury decydują ludzie nieuczestniczący w kulturze. O, o tym, jak ma wyglądać kultura, co w niej ma się pojawiać, decydują politycy i urzędnicy, a nie artyści. To za chwileczkę ta kultura się skończy i, i będzie kulturą y, absurdalną, jakąś nikaką. Yy, więc dlatego, dlatego gdzieś tam wracam do środkowego pytania mm -hmm. o sytuację młodych ludzi. Ja ich rozumiem, tylko jeżeli ja czytam y, rozmowy, czy rozmawiam z y, czołówką polskiej ilustracji, plakatu, grafiki i oni wszyscy robią głównie za granicą gdzieś, no to mówię, dlaczego zagranica ich ceni i, i zamawia ich pracę, a my tak łatwo to odpuszczamy i potem ktoś mnie pyta, panie Andrzeju, dlaczego kurczę nawet etykieta na zapałki, czy na ser w PRL-u wyglądała fajnie, skoro był taki swój, fatalny system. No, był fatalny politycznie, był fatalny społecznie dla ludzi, ale jeżeli chodzi o kulturę, był uporządkowany i nie było możliwości, żeby lekarz tworzył etykiety. No. Jednym słowem, nie odpuszczamy to jest hasło przewodnie. Yy, tu jest kamera, więc wierzynę. ja powiem tak. Proszę Państwa, głównie Wy nie możecie odpuszczać. Jeżeli Państwo nie zgodzicie się na to, żeby Was traktowano jak idiotów, żeby Was traktowano jak osoby, które nie potrzebują kultury, które nie potrzebują edukacji kulturalnej u dzieci, w szkole. To, to prędzej czy później będziemy społeczeństwem, które nie będzie miało przyjemności patrzeć na to, co jest dookoła, bo zginie tak samo nasza planeta, jak i, jak i kultura, ale żeby jakoś pozytywnie zakończyć, jeżeli chodzi o środowisko młode szczególnie, to tego nie widzę, bo jest coraz lepiej. Dobrze. A jeżeli chodzi o dobrą kulturę, to można na przykład przeczytać dobrą książkę. Być jak Pongowski, Andrzej Pongowski w rozmowie z Rodą Wellman. O, coś mi się walnęło. Można na przykład się To poszukać po, trzeba na Allegro. Bo taki. Ja taki dostałem, Aha, za mi. Andrzej Pongowski albo na przykład można wybrać się na wystawę, którą Andrzej Pongowski już niedługo będzie miał i to nie byle jaka wystawa, bo oprócz grafik będą tam także rzeźby. I to jest nowum. To jest w ogóle nowum Marcin Gołębieski z Małgosią Gołębieską. marszandowie z marszandowie czy Marszandzi? Myślę, e, że obie wersje, obie wersje są dostępne. <grym> do e, Tak, dobra, czekaj, jak wspomóż. E, z Krakowa zaprosili mnie do takiego projektu i rzeczywiście wróciłem do malowania. E, wróciłem do rzeźby, ale wspólnie z rzeźbiarzem. Pokazuję najnowszą technikę w mojej działalności digigrafię. E, 20, 20 października dzielna 5 przestrzeń wystawowa Art Info. Zapraszam o 19. Jeżeli chcecie wpaść i zobaczyć, co zmalowałem, to, to będzie widać. A co my zmalowaliśmy wspólnie, to właśnie zobaczyliście. To był kolejny odcinek podcastu. Musimy porozmawiać o kinie, a moim gościem był Andrzej Pągowski. Bardzo dziękuję za tę dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Jakie oni mają biuro. No. Też możecie nam zazdrościć. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.